Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Maciej Bitów-Kwietniewski i dzisiaj przedstawię Wam słuchawki dokanałowe z wyższej półki, które dostaniecie tylko i wyłącznie w Polsce. Model E1 od firmy Aoun. A dzisiejszy sprzęt do testów użyczył sklep Audeos, więc jeżeli po tym materiale zachęcę Was do zakupienia Aoun E1, to oczywiście wszystkie linki macie na dole w opisie. Czas teraz przejść do tego, z czym E1 przychodzi. Ich pudełko jest bardzo stylowe i minimalistyczne. Po otwarciu ukazuje się nam całkiem pokaźny zestaw dodatkowych tipów, ponieważ mamy tutaj 5 par silikonowych i jedną piankową. Pamiętni zapewne wiedzą, jak w materiale Teen Audio T2 wychwalałem piankowe tipy i można powiedzieć, że nieumyślnie zasugerowałem, by każdym słuchawkom takie właśnie założyć. Niestety, choć mój żywot w świecie dokanałówek jest krótki, to już bardzo szybko przekonałem się, że nie z każdą konstrukcją będą one pasować. Ponieważ jeżeli słuchawki nie są do pianek przystosowane, to najczęściej możemy spotkać się chociażby z agresywnym podbiciem dołu i ścięciem góry. Tak właśnie w E1 jest, dlatego prób zakładania im pianek najzwyczajniej w świecie nie polecam. Do tego Audeos dołącza także aluminiowe etui do przechowywania słuchawek i dużą ciekawostką jest fakt, że te słuchawki są sprzedawane tylko i wyłącznie w Polsce. Po wyciągnięciu z pudełka czas na omówienie ich budowy i szczerze powiedziawszy, mam tutaj troszeczkę mieszane uczucia. Mamy tutaj 1,5-metrowy kabel zakończony 3-pinowym mini-jackiem zrobiony z 25 żył miedzi. Na pierwszy rzut oka wygląda jak typowy kabel przy najtańszych dokanałówkach, takich firm jak Sony czy Panasonic. Różnica jest taka, że E1 posiadają także kevlarowy rdzeń, który ma zapewnić im bardzo dużą wytrzymałość. Oczywiście posiadam je tylko przez okres około 3 tygodni, jednak wielokrotnie czytałem opinie ludzi, którzy posiadają je dłużej niż rok i nadal z tym kablem nic się nie dzieje. Jednak moim problemem nie jest tutaj jego żywotność. Z racji tego, że górna część kabla jest zrobiona tylko z bardzo cienkiej gumy, to powoduje to kilka komplikacji. Zacznijmy od tego, że kabel bardzo mocno się plącze. Dlatego guma ta jest na tyle śliska, że włożona pod bluzę jeździ w górę i w dół i przez to bardzo często zahacza ubrania, wyciągając tym samym sposobem słuchawki z ucha. Oczywiście ten kabel zawsze można by było zmienić, ale Aoun E1 posiada kabel zintegrowany, co znaczy, że jesteśmy niestety na niego skazani. I też jest problem taki, że tego kabla domyślnie nie można nosić w trybie over the ear, czyli po prostu zakręcać go za uchem. Ale sprzedawca mi powiedział, że są dostępne prowadnice, które możemy na kabel założyć i wtedy normalnie będziemy mogli je nosić w systemie over the ear, co jest naprawdę spoko. Idąc dalej, przechodzimy już do samych kopułek. Są one aluminiowe i symetryczne, a jedynym sposobem na rozróżnienie kanału lewego i prawego są małe oznaczenia na końcówce kabla. Problem w tym, że Aoun postanowiło wygrawerować litery L i R czarnym kolorem na czarnej powierzchni, przez co nawet w średnich warunkach oświetleniowych bardzo ciężko jest je zidentyfikować, nie mówiąc już o ciemnym pomieszczeniu bądź wieczornym spacerze po mieście. Jeżeli chodzi o samą stylizację kopułek, to nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Owszem, troszkę wystają z ucha, jednak ich design sprawia, że siedzą pewnie i go nie ocierają. A co znajduje się w środku, pewnie zapytacie. Magnes neodymowy, a także membrana zrobiona ze stopu berylu. I tutaj jest kwestia taka, że producent zaleca przed użyciem E1 proces wygrzewania słuchawek od 50 do 100 godzin, żeby membrana po prostu się rozruszała. Do tego mamy impedancję 32 ohmy. Jest ona stosunkowo niska, słuchawki są stosunkowo czułe. Nawet najtańsze smartfony grały z tymi słuchawkami bardzo dobrze, co czyni ją parą bardzo uniwersalną. Do tego oczywiście zakres częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Skoro obudowa, a także specyfikacje zostały już omówione, to teraz czas przejść do samego dźwięku. Ale zanim jeszcze, oczywiście zapraszam Was do polajkowania tego materiału, jeżeli Wam się podobał, a także zasubskrybowania tego kanału, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów. Czas teraz opisać dźwięk, jaki wydaje Aoun E1. Jak na razie możecie dostrzec fakt, iż pod względem ergonomicznym z E1 nie jestem zadowolony, jednak częściowo rekompensuje to sam dźwięk. Cóż mogę powiedzieć, naprawdę lubię to, jak E1 brzmi.
Są one bardzo dociążone pod względem dolnych partii, przez co czasem robi się naprawdę tłusto. Jednak w mojej opinii jest to jak najbardziej na plus, ponieważ wielokrotnie powtarzałem to już, jestem basolubem. O wiele lepiej radzą sobie z muzyką elektroniczną, gdzie występują kicki i sample, natomiast do utworów instrumentalnych bądź wokalnych już ciężko byłoby mi po nie sięgać, ponieważ góra jest w nich mocno przygaszona. Stąd miałem wiele tracków, głównie w tym utworze z anime, gdzie po prostu było słychać, że wokal jest przytłumiony przez uderzenia bębnów i perkusji. Wspominając także o scenie, jest ona dosyć specyficzna. Otóż są instrumenty, które możemy usłyszeć bardzo daleko, jednak nie dzieje się to na boki, a bardziej na przód i tył. Przez co w większości przypadków wydaje nam się, jakby ona była bardzo ograniczona, jednak można to zauważyć w utworach, kiedy za dużo się nie dzieje. Para ta tak samo nie jest zbytnio wybredna, jeżeli chodzi o źródła. Podłączałem je pod Shandinga M0, X-Duo X3-2, OnePlusa 5, swój interfejs dźwiękowy i w każdym przypadku grały naprawdę dobrze. No i teraz czas na małe podsumowanie. Auna 1 jest to para, której naprawdę trzeba spróbować samemu. Jeżeli tylko przypasuje Wam konstrukcja kabla, to dostajecie słuchawki o mało krzykliwym wyglądzie, wieloletniej wytrzymałości, uniwersalnym brzmieniu, a także parę tak łatwą w napędzeniu, że nieważne czy będzie to telefon, DAB, interfejs dźwiękowy, MP3 czy flaki, Auna 1 zrobi wszystko, żeby to grało naprawdę dobrze. I to tyle! Jeżeli te słuchawki Wam się spodobały, to oczywiście na dole w opisie macie linki do sklepu, gdzie możecie je zakupić, a zwłaszcza do sklepu Audeos. Ja nazywam się Maciej Bitulk-Kwietniewski, to był materiał Auna 1. Zapraszam także na swojego Instagrama bitulk.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, moje życie na Instastory, a także pisać do mnie pytania na direct message. Trzymajcie się i na razie.